postanowiliśmy z narzeczoną pojechać na jeden dzień do Kołobrzegu. Poszukując jakiejś atrakcji, stwierdziliśmy, że skorzystamy sobie z miejskich hulajnóg. Pojechaliśmy do Sopotu na wakacje, postanowiliśmy pojeździć hulajnogą, zainstalowaliśmy właśnie tą aplikację, następnie doładowaliśmy ją. Pojechałem na wakacje z rodziną, postanowiliśmy pojeździć na hulajnodze. Potrzebna była, był numer karty, aby z automatu pobrało tą pierwszą kwotę 22,10 za po prostu korzystanie. Zazwyczaj w firmach wynajmujących hulajnogi jest tak, że płaci się za przejechany okres. Tu było troszeczkę inaczej, bo oni od początku zażądali ode mnie wpłacenia jakiejś kwoty, że tą kwotę mogę wyjeździć. Korzystałem już wcześniej z tego typu komunikacji, więc no, nawet nie podejrzewałbym, że mogło się to w taki sposób skończyć. Wchodząc na swoje konto, zobaczyłem, że to było w sobotę, gdzie za moją zgodą te 20 zł zostało pobrane, no bo wtedy jeździliśmy hulajnogami. Ta kwota została pobrana też w niedzielę, w poniedziałek, we wtorek, w środę. Zadzwoniła do nas pani z windykacji, oznajmiła, że dług, jaki urósł, to jest 8 tysięcy. To niektóre z setek osób, które czują się poszkodowane po tym, jak podczas wakacji postanowiły przejechać się elektryczną hulajnogą jednej z firm wypożyczających je w nadmorskich kurortach. Wszystkim tym klientom wydawało się, że zapłacili raz, z góry, za jeden dzień jazdy. W rzeczywistości, nie czytając kilkunastostronicowego regulaminu, zaakceptowali subskrypcję, czyli bezterminowy abonament. Jednorazowa kwota była ściągana przez kolejne dni, mimo że nie jeździli już hulajnogami i dawno wrócili z wakacji. To był dopiero początek problemów, bo nie można było wyłączyć subskrypcji, a należność cały czas rosła. Konto bankowe zostało zamknięte po tym, jak zauważyliśmy, że pieniądze po prostu są same pobierane. Zgłosiliśmy reklamację w banku. Pani w banku już wiedziała, o co chodzi, bo dzwoniła do niej kolejna osoba w tym temacie. A ile panu ściągnęło z konta? Około 300 zł. Dodatkowo jeszcze naliczyli ponoć te 8 tysięcy i próbowali to w jakiś sposób ściągnąć. Wysłałem oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do tej pory żadnej odpowiedzi nie dostałem. Obawiam się tego, że sprawa nie jest zamknięta. To znaczy, okej, ja mam zablokowaną kartę, natomiast podejrzewam, że oni się jeszcze do mnie odezwą, że wiszę im tam powiedzmy 2000 zł. Ile panu ściągnęło z konta? Około 200 zł. Pobierali mimo tego, że zostało to wyłączone. To tutaj jest ewidentne oszustwo. Osoby, które poczuły się poszkodowane, zaczęły zgłaszać sprawy policji i rzecznikom konsumentów. Tylko do sopockiej rzecznik Anny Gut zgłosiło się kilkadziesiąt osób. Subskrypcja jest napisana na żółto, czyli jeżeli popatrzymy na mały ekran telefonu, to jest po prostu mało widoczne i to większość ludzi po prostu nie zauważało tego. Sugerowało się ceną, więc jeżeli chcieliśmy się raz przejechać, to wybieraliśmy tą opcję 20 zł za dzień. I tutaj jest pies pogrzebany. Sprawą zajęła się też rzeczniczka konsumentów w Kołobrzegu. Kiedy rozmawiałam z osobami, to one wskazywały, że dla nich czytelny jest przekaz, że jest to umowa zawierana tylko jednorazowo i nie mają kompletnie świadomości, że wiąże się to z uruchomieniem tak zwanego abonamentu. Według mnie przedsiębiorca świadomie wprowadził tak skomplikowane sformułowania, żeby się nikt nie zorientował. Mamy pytanie, czy państwo przeczytali regulamin, jak wypożyczali te hulajnogi? Nie. Nie było go. Nie było go? Jak zatem wygląda zainstalowanie aplikacji i czy widoczny jest regulamin? O ocenę poprosiliśmy eksperta od cyberprzestępczości Adama Hertle. Thank you.